Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go szturchnąłem go lekko ręką. Spociłem się, Monika, to te twoje feromony chyba. Dzień dobry, Weronika Zając dla kanału Najlepsza Polska Dziennikarka, a wraz ze mną jest Ewa Piątkowska, znana jeszcze pod pseudonimem Tygrysica. Tak, cześć, witam wszystkich. Ewo, po w sumie swoich różnych osiągnięciach angażujesz się w fajne projekty, między innymi w Chojraka. Już jesteśmy po eliminacjach do tego projektu. Czym zaskoczyli cię dzisiejsi kandydaci? Dzisiaj był najdłuższy dzień dla nas, dla komisji. Później będzie już trochę więcej akcji, mniej gadania, bo już będą same walki. Natomiast dzisiaj musieliśmy trochę przemaglować tych uczestników, popytać ich skąd są, co mają wspólnego ze sportami walki, czym się zajmują na co dzień. Więc było to dosyć męczące, ale jestem bardzo, bardzo miło zaskoczona, bo jest naprawdę kilku bardzo, bardzo ciekawych ludzi, którzy nie dość, że mają umiejętności sportowe, to jeszcze są ciekawymi osobowościami, zajmują się ciekawymi rzeczami w życiu. Był nawet szachista, instruktor szachów, który też chce się zmierzyć w naszym turnieju, więc no to było spore zaskoczenie. Ale no ogólnie jest parę osób, które chętnie bym wyróżniła. Nie wszystkich pamiętam już z nazwiska, bo trochę nam się to już pomieszało, ale z wyglądu no kojarzę już wszystkich i jestem bardzo ciekawa tych zestawień. A powiedz mi, osoba z jakimi cechami najbardziej pasuje do tytułu Chojrak? Taka, która nie boi się podejmować wyzwań i która stanie do walki, nawet jak nie jest faworytem, z tym mi się kojarzy Chojrak. No to bez wątpienia nie boisz się wyzwań. Ostatnio widzieliśmy cię na łamach Prime'u i mam pytanie, czy ty zostaniesz we freakach? Planujesz w ogóle kontynuację swojej kariery na tym polu? Tak, jak najbardziej spodobało mi się MMA i chcę się w tym rozwijać i wolę walczyć we freakach. Bo chcę to traktować jako, to tak trochę dla śmiechu, oczywiście trenuję na poważnie, ale na razie nie chce mi się tak w 100% temu poświęcać, tak jak musiałabym to zrobić w federacjach sportowych, tak żeby przygotowywać się już do 5-minutowych rund. Bardzo mi pasują właśnie te freakowe dystanse, 3-minutowe rundy. Walki, w których no, jest też sport, ale jest też show. To mi raczej bardziej odpowiada, przynajmniej na razie. Może jak już stoczę kilka tych walk freakowych, to będę chciała się mocniej przygotować pod jakąś sportową rywalkę. Zawsze jakaś nowość po prostu w twojej drodze sportowca. Można tak w sumie sobie odreagować troszeczkę, prawda? Od takich normalnych przygotowań, powiedziałabym. Tak, bo w boksie wszystko traktowałam poważnie i trwało to sporo lat, dlatego teraz powiedziałam sobie, że jak przejdę do MMA, to muszę się tym trochę bardziej pobawić, niż bawiłam się boksem. Wiele osób też, poniekąd widzowie Moniki, bardzo chcieliby cię zobaczyć w starciu z Ewą Brodnicką. Czy w ogóle do niego dojdzie? Bo tak chyba ty jesteś chętna, Ewa niekoniecznie. Tak, ona się boi tego starcia, mówi, że za żadne pieniądze nie wyjdzie do oktagonu ze mną. No cóż, no trochę ją rozumiem, bo no, nie chcę dostać, nie chcę przegrać. I to nie jest jedyna osoba, która odmówiła mi walki. Zdaję sobie sprawę, że może tak być w tych freakowych federacjach, że sporo dziewczyn będzie mi odmawiać. Takich problemów raczej nie miałabym w MMA sportowym, no ale coś za coś. Dokładnie. Patrząc na dziewczyny z freaków, które są dość znane, mają już jakieś osiągnięcia, wygrane walki, to z którą z nich chciałabyś zawalczyć? Bo na przykład Lil Masti odeszła, prawda? Ale zostały właśnie, jeszcze inne zawodniczki. Właśnie chciałam najbardziej z Lil Masti, no ale teraz ma przerwę na ciążę. Mam nadzieję, że jak urodzi troszeczkę, posiedzi z dzieckiem, to zacznie się nudzić i będzie chciała wrócić do sportu. Myślisz? No nie wiem, zobaczymy. Zazwyczaj jak zawodnicy przechodzą na emeryturę, to po jakimś czasie wracają, więc może z byciem mamą jest tak samo. A z Linki Master na przykład, z Martą Linkiewicz? Tak, też bardzo chętnie. Wiem, że zaraz będzie miała walkę, ale gdzieś może w przyszłości nasze drogi się skrzyżują. Też bardzo, już można powiedzieć, dobra zawodniczka, przynajmniej jeśli chodzi o freak fighty. Sporo walk wygranych, uległa tylko Lil Masti 2 razy, ale w tej drugiej walce pokazała, że zrobiła spory postęp w porównaniu z ich pierwszą walką. Dokładnie, jestem ciekawa, czy będzie takie starcie. A wracając jeszcze do Prime'u, był z nim związany Paweł Jóźwiak, który obecnie ma walkę z Boxdelem. Co w ogóle sądzisz o tym zestawieniu?
takie typowo frykowe zestawienie. Jeden jest związany z jedną federacją, drugi z drugą. Z tego co wiem, więcej ze sportem ma wspólnego Paweł, jest bardziej wysportowany i w młodości trenował między innymi rugby, no ale faworytem bukmacherów widziałam, że jest Boxdel. No pewnie dlatego, że ma sporą przewagę wagi i jakby ta walka zeszła do parteru. Chociaż nie wiem, co to za formuła, MMA, czy wiesz może? Może Krystian nam podpowie, czy Krystian, nasz operator, wie w jakiej formule jest walka Boxdela z Pawłem Jóźwiakiem? Nie w boksie? Kurczę, nie jestem pewna. Właśnie. Musisz nam podpowiedzieć. No, w każdym razie, jeśli to MMA, to jeśli doszłoby do walki parterowej, to tak to Boxdel właśnie z tą swoją masą będzie miał przewagę. A w boksie nie wiem, bo widziałam Boxdela z Don Casio, ale nie widziałam żadnej walki Pawła Jóźwiaka. To już były dawne czasy, ta walka już była dawno. Dawno, jak dawno? W MMA. W MMA, okej, no to pewnie dlatego jest faworytem. A przyjedziesz na Gala Fame? Prawdopodobnie tak, tak. Jest tam parę fajnych walk, dobrych zestawień, więc chętnie to zobaczę. Jeśli mi się nie uda przyjechać, to na pewno obejrzę, bo... Też być na bieżąco pewnie. Oczywiście, że tak. Już byłam na kilku fajmach, zawsze się tam dobrze bawię. Ten najbliższy będzie w... Krakowie. Krakowie, tak. No to nie tak daleko, myślę, że mogę dać radę. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie Twojego odbioru w internecie, bo ja na przykład czytałam komentarze na Twój temat, potem jak występowałaś właśnie na łamach Prime, no to było więcej wywiadów z Tobą na YouTubie, wiadomo. Jak zareagowałaś na komentarze na Twój temat? W ogóle, bo są bardzo pozytywne. A no to cieszę się, wiesz, bo właśnie we freakach mówi się, że najlepiej sprzedają się ci, którzy robią jakieś awantury, dymy i tak dalej, więc zastanawiałam się, czy ja z moim dosyć spokojnym charakterem spodobam się takiej publiczności, ale rzeczywiście odbiór był bardzo pozytywny, co mnie oczywiście cieszy. A ten spokojny charakter, on nie jest przypadkiem wynikiem tego, że zajmujesz się też informatyką? Właśnie ja skończyłam te studia, jestem magistrem informatyki, ale nie pracowałam nigdy w tym zawodzie. Okay. Tak, więc jeśli chodzi o pracę, to robiłam inne rzeczy, natomiast tam po tych studiach zostawiłam ten temat i było to już sporo lat temu, więc jakbym chciała wrócić, to i tak musiałabym dużo, dużo nadrobić. Mhm. Ale jak na razie ten plan B nie musi zostać wdrożony, bo myślę, że masz dużo zajęć takich sportowych, nie? Tak, no właśnie chcę jak najdłużej, dopóki się da, występować w tych sportach walki, zarabiać w ten sposób. Już tak dużo mi nie zostało, bo mam 38 lat, więc no robię co mogę, żeby jeszcze tych walk trochę sobie nabić, a w końcu będzie trzeba zrezygnować i porobić coś innego i wtedy pomyślę, czy będzie to informatyka, czy może branża lotnicza, którą też bardzo lubię, czy może właśnie informatyka w branży lotniczej, no różne są możliwości. A chciałabyś być pilotem na przykład? Nie, aż tak to nie, to jest za duża odpowiedzialność, za duży stres. Ale póki co lądujemy w sporcie, czekamy na Twoją walkę między innymi we freakach. No i co? Do zobaczenia na następnym wywiadzie. Tak, do zobaczenia i mam nadzieję, że już tak w okolicach marca uda mi się stoczyć następną walkę. Bo już zaczęłam trenować, po świętach przyszłam na salę, więc będę na marzec gotowa. Także wypatrujcie tej walki. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Pa, pa!